Dzień dobry, słuchajcie, zanim rozpoczniemy dzisiejszy materiał, to chciałem Wam powiedzieć, że będzie on o produktywności, ale też trochę kreatywności w naszej branży terapeutycznej i ten temat będzie poruszany w Neuroklubie. Warto o tym wiedzieć, dlatego że Neuroklub, czyli nasza społeczność, która jest taką powiedzmy premium społecznością i bardzo o nią dbamy i chcemy zadbać jeszcze bardziej, będzie można do niej dołączyć tylko 2 razy w roku. Także jeżeli nie zrobicie tego na początku pod koniec września, to później kolejna szansa będzie dopiero w marcu. Także warto wziąć to pod uwagę i wiedzieć o tym, że macie tam całą masę materiałów szkoleniowych, które my nagrywamy, spotkania stacjonarne, webinary i jeszcze kilka rzeczy, które po prostu nie mówimy, ale przygotowaliśmy specjalnie na tą edycję. A teraz życzę Wam miłego oglądania i o Neuroklubie będzie jeszcze dziś w środku tego podcastu. Tyle. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Neurofreaków. Jak dobrze pamiętam, 72. Być może. Tak. I oczywiście z tej strony Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Maciej Duczyński. Patryk Sobotka. I jest z nami jako gość, człowiek, z którym pracujemy już od jakiego czasu, Błażej? No już pracujemy? Będzie, no zaraz rok. Rok będzie. Błażej Sawicki, fizjoterapeuta, ale też miłośnik rozwoju osobistego, marketingu i tak dalej. Tak, no chyba wszystko. Jest chyba szansa, wszystko. Że może jest skromny. Możecie znać, jeżeli jesteście zapisani na naszej liście newsletterowej, to Błażej wam wysyła maile. Jeżeli śledzicie naszego Instagrama, to tam Błażej często udziela swojej twarzy w social mediach, w Instastory, tak. Więc gdzieś ona się mogła pojawić, więc ten piękny, czuły, męski głos możecie już kojarzyć. Dokładnie. Dzisiejszy temat wymyślił Maciek. Maciek, powiedz coś więcej. Tak, dzisiejszym tematem jest produktywność, ale też będziemy mówili o produktywności, trochę oczywiście o takich rzeczach jak być produktywnym, myślę, bo to są zawsze rzeczy na plus, ale też o takiej cienkiej linii, która dzieli naszą produktywność od naszej bezproduktywności i zajeżdżania siebie. I myślę, że to jest bardzo ważny temat, dlatego że dobrze znamy nasze środowisko i wiemy, jak to wygląda na różnych etapach gdzieś tam powiedzmy naszego terapeutycznego rozwoju, to, że w ogóle wszyscy uważamy, że praca to jest nasza pasja i tak dalej. I gdzie w tym wszystkim być, jak się w tym odnaleźć, żeby to było dla nas fajne, zdrowe, żeby cały czas nam przynosiło fun i jednocześnie, żebyśmy się tym nie zajechali. Czyli ty myśląc o tym temacie, nie myślałaś tylko na celu taką pracę gdzieś tam twórczą i tak dalej, tylko też nawet takie standardowa praca, gabinet, przyjmowanie pacjentów i tak dalej. Każda. Ja myślę, że to są takie uniwersalne zasady, które się sprawdzą i w naszym środowisku, ale tak naprawdę jeśli nasz drogi słuchaczu jesteś programistą, ogrodnikiem, działkowcem, piekarzem, to też tutaj znajdziesz coś dla siebie. Mhm. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo też akurat ostatnio miałem trochę podobnych tematów ze swoimi pacjentami, a oni, owszem, nie wszyscy są fizjoterapeutami. Okej. Ja wydaje mi się, że na przykład w naszej branży może być trochę to bardziej dotkliwe na przykład, bo jak jeszcze, no nie wiem, nigdy nie byłem piekarzem, ale powiedzmy robisz sobie te bułeczki i tak dalej, no to teoretycznie jakby ono często nie wymaga ona z ciebie aż tak dużo. Wiadomo, jak tworzysz przepisy, jakieś nowe wariacje i tak dalej, to tak, ale to może być taka praca, wiesz, po prostu, no nie wiem, czy jesteś trochę zmęczony, to robisz się wolniej, szybciej, chociaż to wszystko maszynowo się odbywa, więc pewnie się nie liczy. To w sumie może być tam istotny element. No bo jak wypoczęcia? Wypoczęcia, ale w ogóle takiego optymalnego czasu pracy, kiedy ty wiesz, że jesteś w stanie zrobić najwięcej bułek na godzinę na przykład. I że to będą najlepsze i bułki. I że to będą jednocześnie dalej jakościowo dobre bułki, a masz taki czas, gdzie już jesteś tak zmęczony, że już ani ciasto nie klei, ani piec nie piecze i tak. Plus albo minus tej pracy jest taki, że tam nie wymaga od ciebie ona dużej kreatywności w dużej części procesu. No właśnie, dlatego tutaj powinniśmy troszeczkę rozdzielać to, bo my z jednej strony jako fizjoterapeuci jesteśmy rzemieślnikami w sumie, nie? No można tak powiedzieć, bo świadczymy usługi, one są takie krojone na miarę rzemieślnicze, więc może to nie jest do końca taka praca, jak sobie teraz porównamy do piekarza, to może to nie jest super dobre porównanie, dlatego że tam faktycznie, jeśli myślimy o tym, że mamy pewien standardowy proces, w którym jakby powtarzamy dokładnie te same czynności,
No może część fizjoterapeutów się pod tym podpisze, nie? Ale tak jak myślę o takiej naszej pracy, no to powiedzmy, że ona jest może bardziej jakaś taka robota cukiernika, który robi torty na zamówienie, nie? Okay. Że musisz za każdym razem troszeczkę inaczej do tego podejść i to nie jest dokładnie taki sam tort, bo jest na kogoś zamówienie zgodnie z czyimś wyobrażeniem i widzimisię. Więc tutaj na przykład już myślę, że to jest praca troszeczkę bardziej artystyczna. Kiedyś, wiele lat temu, krążył taki obrazek, w którym my się też do niego dołożyliśmy troszeczkę, że praca takiego terapeuty to jest takie 50% naukowca i 50% artysty, nie? Bo musimy się nauczyć pewnych, powiedzmy, twardych zasad tego, jak funkcjonuje ludzkie ciało, ale jednak tutaj ta intuicja, taka kreatywność też jest bardzo, bardzo ważna, więc to się tak po prostu jedno z drugim musi mocno podzielić. I no właśnie w związku z tym ta nasza produktywność też wygląda troszeczkę inaczej, jakbyśmy pracowali na taśmie, no to moglibyśmy, tak jak tutaj Błażej powiedzieć, że liczymy, ile nam się uda bułek natrzaskać w godzinę, a nam zależy na tym, żeby być może faktycznie trochę popracować, no bo jednak tą pracę lubimy, no i tak jak wszyscy po prostu pracujemy, ale jednocześnie, żeby ta praca była taka maksymalnie skuteczna i wydajna. No to tego my też od siebie tutaj bardzo mocno oczekujemy, nie? Nawet chyba możemy spojrzeć tak szerzej, no bo ta cała produktywność, jak sobie o niej tak myślimy, to pewnie na początku dużo osób myśli w kontekście właśnie robienia czegoś, tworzenia czegoś, nie? A to też możemy tak szerzej popatrzeć, że to jest po prostu takie efektywne wykorzystywanie czasu. I to nie tylko na pracę, ale na przykład, żeby się nauczyć efektywnie wypoczywać, żeby ten nasz wypoczynek, ta regeneracja też nie było tak, że na przykład cały dzień leżymy na kanapie, a jednak dalej jesteśmy zmęczeni. No to tutaj ten produktywny wypoczynek też nie bardzo ma sens w byciu, nie? Mhm. Wiesz co, jeszcze zanim odpoczywanie, bo to powiemy sobie tutaj, bo to jest, myślę, że kluczowy aspekt zarządzania tak naprawdę swoją życiową energią, można powiedzieć. To jest umiejętność odpoczywania i po prostu znalezienia chwili na nic nie robienie na przykład. Albo nawet zaplanowanie po prostu obijania się. No, też możesz sobie zaplanować, że tak, dzisiejszy to dzień jest całkiem okej, nie? Spisane takie punkt dzisiaj punkt A, nic robię nie stworzę. Nic, punkt, punkt B, robię nic po południu. Nic nie wymyślę, tak. Po prostu jest już, tak, że obijam się. Może... Tak, już myślałem, że wymknie ci się słowo, że spisane na straty, no. Ale my wiemy, że to nie są straty, nie? Tak, ja kiedyś na przykład myślałem w ten sposób, że bardzo winiłem się na przykład za to, że po na przykład kilkunastu dniach pracy, taki poniedziałek, że po prostu chodzę w majtach do spania do godziny 12 i mówię, o Boże, tyle czasu, czasu, nie? Straciłem, a tutaj nie zrobione to, no bo dużo, zawsze jest coś niezrobione po prostu. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że wszystkie projekty są zakończone. No teraz mogę zająć się za następnym. Dojdziemy pewnie do tego, że nie ma takiej sytuacji, w której totalnie zrobisz wszystko, bo zawsze coś będzie i zawsze się znajdzie jakaś rzecz, którą albo mogłeś lepiej, albo szybciej, albo wcześniej. No tylko po prostu nie ma sensu się tym jakoś tam linczować. Ja jeszcze chciałem wrócić do naszej pracy, nawet takiej, powiedzmy, bo niedużo może fizjoterapeutów jakby tworzy taką, jakby wykonuje taką pracę, że kreatywną, tworzą produkty, zajmują się marketingiem. Tak, widzicie, jakieś elementy tworzenia marki własnej zawsze są. Dlatego myślę, że nie robi, no to i tak robi. Lepiej albo gorzej. Natomiast ja tak pomyślałem sobie, że my trochę tak pracujemy, jak nawet pracujemy w gabinecie, to pracujemy takimi interwałami. Czyli jest tak, że przychodzi pacjent, myślisz, co zrobić dzisiaj, robisz diagnostykę, która wymaga takiego świeżego spojrzenia, takiej kreatywności, może artyzmu jakiegoś czasami, że posprawdzasz, połączysz kropki, jakby spojrzysz na ten wszystkie jego objawy, bo to jest może jakaś potencjalna przyczyna, której nikt nie znalazł, więc zajmujesz się jakąś taką częścią diagnozy ogólnoustrojowej, jakieś tam słowo diagnoza funkcjonalna trochę zawęża też to, co robimy czasami, no nie? Trochę, ale trochę tak. Takie diagnozy, ale takie nie lekarskie, nie takiego rozpoznania, tylko takiego diagnozowania, no nie? Jakby tak szukasz sobie, a później jak już wiesz, co masz zrobić czasami, no to możesz trochę tak, wiesz, tak spuścić powietrza, że teraz będę na przykład pracował nad rotacją w biodrze, tak? Albo będę pracował nad stabilnością gdzieś. Mogę pracować manualnie, robię sobie jakąś wisceralkę i już nie muszę tak myśleć, bo dokładnie wiem, co ja teraz robię, mniej więcej gdzie jestem, a nawet jak trochę się walnę jakieś 2 centymetry, to może nie będzie duży problem, patrząc w kontekście brzusznej. Tak, stracisz
30% jakiś tak i trochę, być może trochę czasu, nie? Tak, a później znowu jakby już taki luz, później znowu rozmawiam z pacjentem, jak ktoś pracuje ruchowo, to też jakby myślę w kategoriach, dobra, stwórzmy jakieś ćwiczenie, a później to osoba robi jedną serię, no to sobie patrzysz, no nie, jakby okej, okay, na początku... I jeszcze, szlifujesz, nie? Tak, jeszcze korygujesz go, ale później to robi dobrze, no nie, więc po prostu jest tak, po prostu oglądasz, no nie? No właśnie, też miałem was o to zapytać, czy też tak to czujecie, że jak jest taki dzień, kiedy macie praktycznie samych nowych pacjentów, to czy to jest taki najbardziej intensywny, męczący dzień? Bardziej. Ja na przykład dużo bardziej i ja też lubię nowych pacjentów, no to jest dokładnie fajne, tak. Ale jednocześnie, co by nie mówić, bardzo często moja wizyta wygląda podobnie. A że też pacjenci przychodzą, powiedzmy, z dość podobnymi objawami, to ona wygląda jeszcze bardziej zbliżona, więc czasami po prostu mówię 5 razy to samo. W sensie już tłumaczę mu zasady, tu trzymaj, tu sprawdzimy sobie to, znaczy, dlaczego w ogóle badamy jakby jakieś źrenice, jak go bolą plecy i wiesz, jakby to tłumaczę sobie to samo, te pytania są takie same i to jest męczące. Bardzo, no nie? Ale jest taki dzień przebijany, że tam pracę na pierwszą wizytę, na piątą i tak dalej, to jest jakby... Inaczej, bardziej lubię takie dni, tak, kiedy bo to już po prostu jakby ciągniemy jakiś proces, nie? Tak, on już wie, nie musisz go tak edukować bardzo, bo już on zna swoją rolę, twoją rolę. Tak, to mi się tak trochę kojarzy na przykład, nie wiem, z jazdą na rowerze, nie? Że jakby te pierwsze kilka pociągnięć korby jest jakby intensywniejszych, a później jak już jesteś w trakcie jazdy, no to to już od ciebie nie wymaga dużo wysiłku, żeby po prostu sobie efektywnie jechać, tak. Nie? Więc tutaj ten pierwszy dzień, kiedy... Pierwszy, może nie pierwszy, tylko w ogóle taki dzień, kiedy mam rozpisanych praktycznie nowych pacjentów, to mnie to jednak dużo kosztują te procesy myślowe w związku z całą diagnostyką różnicową, później jakby tą, no znowu nazwijmy funkcjonalną i później te dni, kiedy tak patrzę, że mam kontynuację, to jest, są takie bardzo miłe i nawet mam takie momenty, kiedy myślę, o, ale fajnie sobie po prostu wypoczywam, ja i pacjent. No, wydaje mi się, że ten nowy pacjent, to zderzenie z tą nową osobą, która jeszcze nie była, jest chyba w ogóle tak, w ogóle w całym tym procesie takim najintensywniejszym momentem. Bo poza tym, że badamy tego pacjenta i zastanawiamy się, jak mu pomóc, w ogóle musimy też wyjść poza ten schemat i się zastanowić, w jakim moje środowisko funkcjonuje, jakby narysować dokąd zmierza, sobie, nie? Tak, dokąd zmierza, narysować sobie taki jego obraz w naszej głowie, bo on też, my będziemy go też poznawać też w trakcie tej terapii, nie? On nie jest w stanie przez te 45 czy przez godzinę powiedzieć nam całe swoje życie, a my powiemy, a dobra, wszystko jasne, to już możemy działać. Tak, no. Ale tutaj Maciek dał fajne porównanie pod kątem tej jazdy rowerem. Rzeczywiście początek jest taki, zawsze początek jest trudny, bo musisz siąść i rozpędzić swój ciężar ciała. I później jest tak, że jest już tak płaska droga jest, pojawia się mała górka, trzeba trochę więcej mocy, czasami zjazd, że ta terapia tak bardzo płynie, flow, mógłbyś dużo nie robić, a to efekty są, bo i się dzieje, nie? Czas wam wymaga, ale się okazuje, że jest taka czasami wizyta trzecia, czwarta, że wymaga ciebie znowu zaangażowania, bo się okazuje, że górka przed tobą jest po prostu taka potężna, na przykład ona się wyłoniła, nie widziałaś jej wcześniej, no nie? No tak. I że miał być fajnie, a wtedy padło coś, że takiego mówił, wow, tak? To, o kurde, to ten sam objaw u pani miała i matka? I babcie, i prababcie, i wszystkie same problemy. To no coś jest jakby powielane na tutaj, że nie wiedziałeś o tym wcześniej, przykładowo. No tak. I on się właśnie wtedy otwiera, nie? I masz ten moment, gdzie ta taka kreatywność, taka artystyczna tej terapii właśnie tam nabiera takiego fajnego wydźwięku, nie? I tak. Jeszcze wrócę do tego interwału, dlatego że zobacz, jak to wygląda. Na masz takich 8 pacjentów. Są oczywiście fizjoterapeuci, którzy mają, nie wiem, 12-14 w ciągu jednego dnia. Ale pytanie, o tym czy chyba można, też powiemy, nie? Czy można 14 godzin rzeczywiście produktywnie. Właśnie, ja bardzo niedawno myślałem, że jeszcze tak. Ej, wiesz co, to zależy też, zdanie. Podejrzewam, że zależy też ile dni na przykład, no nie? No bo jak pracujesz na przykład 3 dni w tygodniu, to może by się dało, no nie? Albo jaki też jest profil tego pacjenta. Dokładnie, ale powiedzmy, jeżeli są takie osoby, które jakby, tych pacjentów jakby są takim żaglem, starym okrętem, czyli że tego pacjenta jakby przyjmują, robią diagnostykę, zalecenia, robią dobrą terapię manualną, może trening i tak dalej. Jeszcze myślę, że trening jest o tyle luźny, że tam dużo ta osoba robi sama. Ma jakiś plan treningowy, to nie jest tak, że zespół na spotkanie zmieniasz 180 stopni wszystkie ćwiczenia. Tylko jakby brniecie w to dalej. Masz trochę czasu, trochę dla siebie, trochę odpoczynku, trochę patrzeć, trochę może się pobijać, no nie?
i trochę ten mózg odpoczywa, ale rzeczywiście tak orasz cały czas gdzieś tam, na jednym wizycie robisz pracę strukturalną, drugie jakąś wisceralną, zacznie pracę z układem autonomicznym, potem psychosomatykę i tak dalej, na przykład jak my pracujemy, no to rzeczywiście jest to trudne do robienia cały czas. Kiedyś jak robiłem głównie MTG na przykład, i to była taka praca MTG, prosta praca manualna, też proste rzeczy, z którym pacjenci wychodzili, mniejsze oczekiwania, po prostu trochę bolą mnie plecki, jakby trochę bolały mniej, to było super. Nawet można nie chcieli wiedzieć, skąd te plecy bolą po prostu, nie? Trochę bolały mnie, ja też za tak, bardzo tym myślałem. Tak, ale też nikt nie zadawał dziwnych pytań, bo robiliśmy takie rzeczy, które wydawały się pacjentom oczywiste, tak. Nie? Typu, no najdziwniejsze pytania to były takie, że na przykład bolą mnie plecy, a pan mi tutaj masuje łydkę, dlaczego tak? No i wtedy prosta odpowiedź, dlatego że tutaj jest taśma, taka mięśniowo-powięziowa i to cały ten tył łydki to też jest tył, a tył pleców to też jest tył i jakby tutaj sobie pracujemy i to było takie, aha, ale no wiesz, tak, to ma sens, nie? Tych głupich pytań też ty nie zadawałeś. Nie, no ja bo też wiesz, nie. Tak, pytań, typu, one właśnie jeszcze nie rozwijają się tak bardzo. Od nas wychodzą typu, ktoś przychodzi się do bólem pleców, a ty pytasz, a jak tam u pani temat uroginekologii? Ból podczas współżycia? No nie zadawałeś takich pytań, więc jakby też nie brnęłeś. Nie, proste rzeczy. Takie, a boli bardziej jak pan się rusza, czy jak pan się nie rusza? Tak, no bardziej jak się nie rusza. No właśnie, pan się za mało rusza, trzeba to wszystko rozruszać. Tak, ale jeszcze... No gdyby odwrotnie, ten protokół nie? Był tak, taki... Generalnie moje początki to takie były i po prostu pierwsze lata po tym, jak skończyłem technika masażu, to była najprostsza praca ever. Bolą plecki, prostownik. Bolisz tu, gdzie masuje i prosty temat, no nie? Tak, czasami jest trochę lepiej, czasami nie jest, ale jak nie jest, to też się nie zastanawiasz, no nie? Nie. Głęboko. Po prostu ale też... masujesz mocniej. Tak też bywało, nie? Tak też bywało. Natomiast, jeszcze raz, wrócę z interwału. Dlatego, że zobaczcie, czy to jest w ogóle możliwe na przykład, czy to tak ludzki mózg działa i jesteś w stanie to zrobić, że na przykład masz takich 8 pacjentów i jest tak, że pierwsze minuty tam spotkania, jedziesz ostro, później znowu i jesteś też produktywny i kreatywny w miarę, później znowu możesz troszeczkę zchillować i już wiesz, co masz robić, więc wykonujesz po prostu rzeczy, a później przychodzi drugi pacjent i znowu to samo, pauza, potem przychodzi trzeci, znowu to samo, pauza, czwarty, znowu to samo, pauza, piąty, wiadomo, przerwa na obiad, wiadomo, i później znowu i tak szarpiesz, można powiedzieć, od godziny, nie wiem, tam 8, 9, 10 do jakiejś tam 16, 17, 18, czy w ogóle wiecie, jakby da się tak funkcjonować, bo często u mnie ta produktywność, moim zdaniem, ona często idzie po prostu też z kreatywnością, no nie, jakby wykorzystania tego czasu choćby, a mówi się o tym, że człowiek może być kreatywny, ty Boże, lubisz takie zajawki, produktywno-kreatywne pod kątem wykorzystania potencjału, bo to jakby wszyscy o tym, jakby taki coachowy, wiesz. Taki hashtag maksymalizacja. Dokładnie. A potem się zastanawiasz, czemu nie możesz spać, nie? Tak, ale chodzi o to, że mówi się na przykład, że wiesz, mózg kreatywny może być na przykład tylko na przykład kilkanaście minut dziennie, i najlepiej w takich godzinach 9-11, jakby hormony tutaj pomagają ci w tym, no nie? Przedsięwzięciu. Tak, a my u nas tak. Fajnie znać to okienko, kiedy faktycznie masz taki moment, że jesteś w stanie wykorzystywać go dobrze, ale też to, co mówisz, nie? Że to jest też trochę zarządzanie tą naszą energią. I tak jak mówiłeś o tych interwałach, czy da się gdzieś tam tych pacjentów przyjmować w nieskończoność tak samo? Pewnie nie, bo też mi się wydaje, że ostatnio doszła do mnie taka myśl, że trochę z naszym w ogóle nami jako ludźmi jest trochę jak z butelką, że to, co pozbierasz przez cały dzień, co tam wlejesz w siebie, no nie wlejesz więcej niż do jakiegoś poziomu. I mimo, że nie wiem, skończyłeś 2-3 pacjentów i robisz 4 i robisz 5, no to z tyłu głowy i tak mielisz ten problem, który miał pierwszy pacjent, który miał drugi pacjent, który miał trzeci i na przykład pracujesz z 4 i nagle, o, mogłem coś jeszcze zrobić z tym pierwszym, nie? No i to też trochę zużywa cię, tą twoją baterię przez cały dzień. Wiesz co, w takim krótkim perspektywie czasu jednego dnia myślę, że tak nie mam. Na przykład ja tak nie mam, okay. Że myślę o tym pierwszym. Natomiast czasami takie rozkminy mam po jakimś dłuższej perspektywie, na przykład kilku miesięcy albo nawet kilku lat. Nie masz tak wieczorem, że czytasz przepis na naleśniki nagle? Nie. Pani Kasia, mogłem to zrobić inaczej. Znaczy ja to rozumiem, bo ja kiedyś tak miałem. Okay. Ale obecnie w ogóle tak nie jest. Wiesz co, ja myślę w kategoriach, że jest jakaś osoba, która... Tak, no to są znaczy rozkminy, które pacjenci, którzy ci nie do końca jakbyś chciał. Po prostu coś jest, wiesz... Taki nie twój idealny, ale przyszedł, więc brakuje jakiegoś elementu nawet. Pacjent, który się wpisuje w twoją tematykę,
ale ty potencjalnie robisz nawet dobrą diagnostykę, dobrą terapię i on po prostu nie idzie ci. Ich nie ma dużo i czasami jest tak, że jesteś na jakimś szkoleniu, czytasz książkę, rozmawiasz z ludźmi i jest taki, że... Pomysł. Tak. Kurde. Coś zaskakuje. Ale to by dobrze siadł u pani Wandy, no nie? Na przykład. No. Ta pani Wanda już możesz nigdy nie zobaczyć, ale... tak, bo to było pół roku temu, nie? Tak, albo na przykład 10, albo na przykład 3 lata. No nie, może 10 to nie pamiętam, ale na przykład takie 2 lata to jeszcze pewnie jakieś w głowie pomysły mam, no nie? Że by takie osoby, które mnie pomogą, a teraz może by siadło. Okej. Okay. Ale taka krótka perspektywa to nie, bo wiesz, jakby myślę, że jeśli chodzi o pracę gabinetową, jakby kluczową rzeczą jest to, że jednak no, starasz się ten czas wykorzystać maksymalnie dobrze, no nie? Czyli jakby no, tej terapii na przykład dzisiaj nie byłem w stanie zrobić lepiej, no nie? Jakby może po prostu jakby na tą godzinę, o której ten osoba przyszła, no nie dało się tego zrobić lepiej. Czaj, no. Czyli na ten moment... No tak, zasobami zrobiłeś, co zrobiłeś, tak. A poza tym ja jakby na terapię też patrzę jako na pewnego rodzaju proces. Czyli na to, że na przykład nawet jeśli dzisiaj z jakiegoś powodu nie osiągnęliśmy jakiegoś rezultatu, który byłby powiedzmy taki, no znowu, no subiektywnie tak naprawdę fajny, czyli ja na przykład spodziewałem się, że zrobię terapię i pacjent od razu po wizycie będzie się czuł tak, a inaczej. W stanie z wózka. No, że po prostu wydarzy się coś, że na przykład powie, że wow, od razu czuję się lepiej czy coś. I nie zawsze tak jest, ale to też po prostu z biegiem czasu do tego zmieniłem to swoje podejście, dlatego że po prostu ludzie mają bardzo różne problemy. No teraz akurat też pracuję w takiej, no można powiedzieć, niszy, że nie spodziewam się tego, że to się zmieni od razu. Tak, więc jakby wszyscy o tym dobrze wiedzą, że to jest powolny, stopniowy proces, że mają też swoją działkę pracy do wykonania między tymi terapiami, więc jakby samo to, co ja robię, nie jest nastawione na to, że pacjent wstaje i już się czuje lepiej, tylko w perspektywie powiedzmy kolejnych tygodni sobie oceniamy to, jakie tam wystąpiły no po prostu zmiany, nie? Dlatego, że jak to są osoby głównie z zaburzeniami takimi z układu autonomicznego, czy w ogóle z chorób z autoagresji, czyli na przykład no nie jest tak, że pacjent, który ma Hashimoto, czuje się mocno gdzieś tam zmęczony, ma problemy ze snem, no to jak on ma to ocenić, czy on teraz akurat na leżance wstał i czuje się super albo nie? No to może się czuć, owszem, bardziej taki odprężony, zrelaksowany, no ale trudno będzie powiedzieć, czy coś się zmieniło pod kątem jego zgłaszanych dolegliwości, no bo to nie są dolegliwości bólowe po prostu. Tak. Więc raczej sobie to po prostu oceniamy w ten sposób, no taki długofalowy, a poza tym odkąd ja też zmieniłem moje nastawienie na takie mniej sprawcze, to mi to też dało dużo takiego wewnętrznego spokoju i właśnie nawet nawiązując do produktywności, która jest naszym dzisiejszym głównym tematem, to mam wrażenie, że ona jest po prostu lepsza, bo ja się już jakby nie martwię tym właśnie, co na przykład mówił Błażej, co ja w ogóle świetnie rozumiem, bo kiedyś dokładnie takie samo miałem podejście, że mogłem coś zrobić lepiej, tylko tak jak ty mówisz, że zrobiłem to, co mogłem, najlepszego na ten dany moment i dałem komuś po prostu przestrzeń do zdrowienia i to, co dalej się tam będzie działo, no to przede wszystkim jest no, też to, czy pacjent cały, jego ciało i też jakby jego w ogóle wola pójdzie w tą stronę, żeby dalej ten plan realizować. Więc jak siebie widzę bardziej jako takiego przewodnika w tym całym procesie, to się jednak po prostu troszeczkę inaczej odbywa. Tak. Tutaj myślę, że może trochę bardziej się... Na początku taki temat już wybrzmiał, że fajnie byłoby produktywnie też odpoczywać. No bo jakby, okej, jak ktoś mówi, dobra, to rzeczywiście mam tak, że wykorzystuję maksymalnie ten czas w gabinecie, który mam, ale powiedzmy, że ta butelka, o której na przykład ty powiedziałeś na początku, że my się tak zapełniamy, to może się okazać tak, że mamy na przykład tyle zajęć i pracy w ciągu dnia, że jak ja wstaję rano, to ona nie jest pusta. Wiecie, że tam to się odkłada, tam zostaje trochę, no nie? Tak by taka pozostałaś wczorajszej orki. Tak. I się może okazać, że nawet że później jak się tak w poniedziałek jest, powiedzmy, jest w miarę rzeźki, bo weekend odpoczywam, a w fizjoterapii jest problem taki, że ludzie ten czas często wykorzystują właśnie na naukę, szkolenia, jakieś kształcenie się, albo też przyjmują na przykład w weekendy, też się zdarza, no bo na przykład się okazuje, że dużo osób też pracuje wtedy, kiedy inni mają potencjalnie wolne, że mogą do tego momentu do nich przyjść na przykład, tak? Nie są w stanie wygospodarować czasu w tygodniu, no bo tam ostra praca, trzeba na przykład zarobić
na to, żeby te pieniądze później wydać na fizjoterapię. To też jest za mało, nie? Tak, perpetuum mobile. Troszkę tak zjeść ciastko, żeby potem płakać, że nie mam ciastka. Tak, więc... I to jest później zabawne, że się spotykamy w niedzielę późną nocą i gadamy, wiesz, jakby taki terapeuta mówi, no, trzeba mieć w życiu balans. Nie, ja myślę, że to sobie wtedy nie mówił już tak. Wiesz, na mówce o 22. Tak, no, spokojnie, trzeba mieć balans. Ciężko na przykład dawać ludziom jakieś takie zalecenia, których ja kompletnie nie robię. Oczywiście, że tak. Tak, tak się teraz z tego śmieję, bo patrzę na to już jakby z perspektywy gdzieś tam lat, ale robiłem przecież dokładnie wszystko to samo i też jeździłem do pacjentów do domu i wracałem bardzo, bardzo późno z ostatnich jakichś wizyt, więc oczywiście wtedy nie udzielałem takich złotych rad. Tak, ja dokładnie też po prostu już nie zalecam wypoczywać, bo już nie można dawać czegoś, czego ale się nie robi. Tak jest. W moim przypadku, nawet ja też dojeżdżam oczywiście do pacjentów, ale na przykład miałem jakoś tak, że jak wracałem na przykład wieczorem, to nikt by mnie nie przekonał, żebym rano na przykład poszedł do pracy, no nie? W sensie po prostu nie pracowałem wtedy. I pamiętam, że ja chyba praktycznie, jeśli chodzi o przyjmowanie pacjentów, prawie nigdy nie pracowałem w weekendy. To był taki mały epizod, że tam byłem na przykład jeden weekend, na przykład jedną sobotę. Nie mówię o szkoleniach, no nie? Bo to jest jakby inna kwestia. No bo one się głównie odbywają w weekendy. Natomiast jak nie prowadziliśmy na przykład jeszcze szkoleń, to nie pamiętam sobie takiej sytuacji, żeby pracował w weekend, więc zawsze jakoś tam udało się te baterie w miarę naładować na ten poniedziałek, no nie? Tam się trochę poobijać i kreatywnie trochę tam aktywnie ten czas jakoś wykorzystać na jakieś rekreacje i tak dalej. Ale pytanie, kiedy rzeczywiście, jakby jak to zrobić, żeby się nie dojechać i kiedy po prostu powiedzieć stop? Bo u nas to też nie jest łatwo powiedzieć stop w sytuacji, kiedy na przykład ten grafik masz zapełniony. Na przykład na 2 albo 3 miesiące w przód. Tak. No dużo osób tak ma. I wiesz, i jesteś zmęczony, ale patrzysz i tutaj jakby nie ma na przestrzeni na luz, więc może macie jakieś... Ja mam. A Boże, może ty masz. Ja już też mam. No to dawaj. Jaki masz? Dawaj. No dla mnie na przykład dużą rolę w tym wszystkim gra jakaś taka motywacja i szczerość ze sobą, nie? Bo na przykład ja funkcjonuję tak, że funkcjonuję od zadania do zadania. I te okresy pomiędzy zadaniami tak nie bardzo się odnajduję w życiu, jak nie mam nic do zrobienia. Mhm. I na przykład dla mnie dużą zmianą było to, żeby na przykład jak mam od rana do wieczora ileś tam zadań do zrobienia, to jak wiem, że mam na to cały dzień i mam tych zadań dużo, no to wiem, że one się będą ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć i trochę gdzieś tam pomiędzy ten czas zaczyna tak płynąć przez palce, bo jak masz na coś 2 godziny, to wiemy, że to zrobisz 2 godziny, a jak masz na coś godzinę, no to zrobisz to w godzinę. I na przykład dla mnie dużą zmianą było to, kiedy tak trochę na siłę odpychasz o siebie pracę i mówisz, o, jeszcze mógłbym 2 godziny coś robić, pisać, ale zamykam komputer, żeby jutro sobie powiedzieć, ale się stęskniłem za tą pracą, ale teraz klawiatura będzie płonąć, nie? I trochę zmienienie tego myślenia, że nie musisz przez cały dzień ciągnąć tego, tylko żeby dać sobie taki zdrową przestrzeń, żeby zatęsknić za tym, co musisz zrobić. Chyba, że musisz to zrobić, musisz oddać jutro. To jest taka tak zwany deadline. Deadline, ale wiesz. No wiesz, aby ten deadline to też często my tak my sami sobie wrzucamy. Właśnie chciałem powiedzieć, że wiesz, jak masz deadline na piątek, a robisz już środa wieczór i już kończysz, to możesz sobie odpuścić tam środę wieczór i sobie zrobić w czwartek, nie? Tak, można tak zrobić. Albo po prostu się okazuje, jakbyś tak zadał sobie pytanie, czy rzeczywiście jesteś zmęczony, już zawsze jesteś zmęczony, no nie? Że po prostu dużo pracujesz i tak. Czy rzeczywiście muszę zrobić to na piątek? Jakby, bo to może po prostu taka moja wyimaginowana data, no nie? Że piątek, bo chcę mieć tam wolny weekend, a w poniedziałek na przykład w sumie też mógłbym to zrobić. Więc pytanie, czy na przykład to jakościowo nie ucierpi, że na przykład zrobisz to w piątek i tam zaorasz, a potem będziesz po prostu całą sobotę leżał, nie mogło się ruszyć, bo po prostu twoje ciało odmówiło posłuszeństwa, bo za dużo. To też jest ważne, żeby jakby uświadomić sobie, czy te konsekwencje niezrobienia czegoś, to jest faktycznie jakiś koniec świata. Bo często jest tak, że nie wiem, ja tak miałem, założę sobie, że coś zrobię, ach, do środy koniecznie, przychodzi środa, już po prostu czas się kończy i mówię, Boże, już muszę się koniecznie spiąć, bo jest środa. No, w czwartek jak coś zrobię, to się też nic nie stanie, nie? Tak. Jakby, no, to chyba, nie jest taki temat, że jesteś strażą pożarną i jak sobie odłożysz koszenie pożaru na jutro, to parę osób zginie. No, ale w większości rzeczy, no, świat się nie skończy. Tak, jak moim zrobić jest to, że po prostu nie pracujemy na sorze, no nie?
No na przykład. Czasami. I że można, no nie? No chyba, że po prostu jakby jest na to przestrzeń, bo też każdy funkcjonuje jakby inaczej, bo się mogło okazać, że dobra, że jakby wolę zrobić tak, że dzisiaj sobie godzinkę posiedzę, ale po prostu jutro nie robię nic. Na przykład, i wtedy produktywnie odpoczywam, no nie? Pewnie. Bo dużo osób może mieć z tym na przykład taki problem, że być może odłoży coś na za dwa dni i nie są w stanie skoncentrować się na niczym innym, bo tam są rozgrzebane. No to chyba taka, wiesz, rozmowa ze sobą, nie? Co no, jest dla mnie ważne. No tak jak powiedziałeś wcześniej, trzeba być szczerym ze sobą, no nie? Tak, jakby tak, się tak komunikować. Ostatnio, słuchajcie, też jeśli chodzi o odpoczywanie, fajną rzecz widziałem i ładowanie baterii, że tak jak się teraz się trochę zmienia technologia baterii, no ale nasza fizjologia się do końca nie zmieniła i sytuacja wygląda tak, że żeby na przykład bateria długo, wiesz, żywotność była jak najdłuższa, to powinno się ładować nie jak ona ma procent albo 5, tylko takie 20-30 podłączasz i wtedy ładujesz do prawie że końca i później znowu ten cykl, a my mamy tak, że praktycznie już się praktycznie zaraz wyłączymy, już jeszcze chwila i po prostu zemdleje. Tak, już nie patrzysz na jedno oko, wtedy ładujesz, no nie, baterię. I też się ładujesz nie tak do prawie setki, tylko takie do 30 i później znowu do jednego. Niech się dzieje. Aż zobaczę body baterii teraz w ogóle, jak to mnie wygląda. Nie. Bardzo dobrze. Jest godzina późna już, a ja mam 47. Wyspałem się dobrze, się Franek, no, super genialnie spał, moim zdaniem. Pozwolił ci na regenerację. Tak, nie, on w ogóle, on też zna te zasady już, no nie? To się wyspać, żeby miał wgrane. Nie ładować, no nie? Maciek, jak twoja? Żyjesz? Jeszcze żyję. Jeszcze git. Tak, do końca więc podcastu pociągnę. Tak, do końca dam więc radę. To jest kluczowe, że na przykład, że nie, już wiesz, to już ta katastrofa jest ze mną, tylko po prostu czuję się bardziej zmęczony i wtedy po prostu odpalam przy tych 30-40%, ładuję się do takich 90%, no nie? Dokładnie. Tak, zostawić to takie miejsce, żeby też, no, wychodzenie z takiej, z takiego totalnego dołu i braku energii też trwa dłużej niż takie wyjście z takiego i pułapu takiej połowy, nie? Więc no też możesz szybciej odpoczywać, więc czemu tego nie robić, nie? Tak. To też w ogóle, na przykład jak mam rowery ze wspomaganiem elektrycznym, na przykład się one ładują w ten sposób, że też jak one nie są w pełni rozładowane, to do takiego nie do końca rozładowania do 80% ładuje się w 40 minut. A później wolniej, nie? A później po prostu tak 3 godziny, no nie? Mhm. I u nas może trochę być podobnie, no nie? Że od całkowitego rozładowania do końca wiele dni, ale takiego nie do końca rozładowania 80, dobra nocka, 10 tam nocka plus troszeczkę wyciszenia przed snem. Jest okej. Okay, jest gitara. Tak. Wiecie co, też przyszło mi do głowy, że bardzo częstym problemem takim terapeutów jest to, że staramy się jednak bardzo dużo tej pracy zrobić z takiego poczucia tego, że no ale jak ja teraz temu pacjentowi nie pomogę, bo nie mam dla niego terminu, nie? Bo tak jak na przykład mówię, że masz gdzieś tam powiedzmy terminy do przodu, no i chciałbyś jakoś tą terapię pociągnąć, no i mamy takie przeświadczenie, że to jednak trochę jest SOR, nie? Że kogoś ktoś przychodzi, kogoś boli, no i teraz trzeba byłoby tą terapię zaraz kontynuować, ale nie masz miejsca, nie? I się zaczynają takie kombinacje, że może zostanę jednak po godzinach, kogoś tam jeszcze trochę przyjmę, wydłużę godziny i coś takiego, to ja jakby wiem, że to jest częsty problem, bo o tym po prostu dyskutujemy sobie gdzieś tam często na przerwach w szkoleniach i stąd się tak też bierze to, że po prostu pracujemy strasznie dużo godzin i myślę, że dobrym rozwiązaniem na to jest po pierwsze delegowanie też jakby zadań dalej dla innych osób. I nie wiem, skąd mamy jakby takie przeświadczenie, że po prostu jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi. No więc jest na pewno tak, że znam też innych terapeutów. Albo z nimi pracuję, albo nawet oni mogą być w trochę innych miejscach. Jeśli nie ma możliwości z kimś pracować, no to przecież to nie jest nic złego po prostu powiedzieć o tym, że nie mam teraz takiej możliwości i zaproponować wizytę u kogoś innego, kogoś polecić. No mówię, tak jak my sobie pracujemy, no to jest pod tym kątem luksusowo i ja bardzo często korzystam z tej opcji, nawet nie tylko dlatego, że nie mam po prostu fizycznie możliwości kogoś przyjąć, ale po pierwsze już sobie takie zasady wyznaczyłem, że nie ma takiej możliwości, żeby mnie ktoś poprosił, żebym po godzinach jeszcze pracował.
Ostatnio pierwszy raz była taka sytuacja od bardzo długiego czasu, no i się po prostu nie dogadaliśmy. Pan powiedział, że to bardzo niemiło z mojej strony, że nie zostanę po godzinach, żeby go przyjąć i więcej nie przyszedł. Ale jeśli po prostu wiem, że coś by mnie w dodatku kosztowało jeszcze dosyć dużo energii, bo to jest pacjent, który jakby nie do końca pasuje do tego mojego profilu pacjentów, no to jakby też nie staram się na siłę tego kontynuować, bo dobrze wiem, że są osoby w tym samym gabinecie, które tą pracę zrobią po prostu lepiej. Więc jakby tutaj zawsze jestem z pacjentami szczery, że no ja mogę zrobić jakiś tam podkład do takiej pracy, ale docelowo dobrze byłoby się spotkać z, i tutaj wymieniam imię terapeuty, który definitywnie tym się zajmuje i nie mam z tym żadnego problemu, żeby taką osobę pokierować dalej, i to się spotyka z bardzo dużym docenianiem i dużym takim poparciem właśnie ze strony pacjentów. Mówią, że to jest bardzo fajne, że jestem jakby w stanie to zrobić, że nie mam problemu z tym, żeby się przyznać, że to jakby nie jest moja specjalizacja i że nie przeciągam takiej terapii zupełnie bez sensu. Nie? Tak, ale teraz mówisz o na przykład delegacji pracy terapeutycznej, ale jest tak, jeszcze ale cała tak naprawdę masa... możemy zrobić każdą tak, pracę bo w nawet, ten sposób. Nawet powiedzmy, bo tak, jeżeli teraz rozmawiamy o osobach, które pracują bardzo dużo, więc zakładamy, że na przykład mają bardzo dużo klientów, tak, bardzo dużo pacjentów, no to wtedy fajnie byłoby, bo się okazuje, że na przykład oni, okej, jakby pracują sobie tych 10 wizyt, robią spoko, ale robią też całą masę rzeczy które inne. Są, dokładnie, i one mogą być związane zarówno z firmą, jak i tak. Nie. Czyli się okazuje, że jeśli pracuję 14 godzin na przykład, bo już mówimy o takich ekstremalnych sytuacjach, które jednak wiemy, że istnieją, a do tego chciałbyś sobie jeszcze w tym gabinecie później, wiesz, zrobić do niego zakupy, trochę sobie tam posprzątać, podzwaniać do osób, które chcą się do ciebie zapisać na wizytę, bo nie masz nikogo na rejestracji, ewentualnie sprawdzić sobie na jakimś kalendarzu online, kto ci się tam zapisał, kto nie, powypisywać jakieś karty, jeszcze sobie w tym gabinecie posprzątać, ale jeszcze jadąc do domu sobie zrobić zakupy i w domu się jeszcze okazuje, że w domu masz posprzątać i jeszcze gacie ci się zapchały w pralce i kapie woda, no to już się może okazać, że zostało ci z 24 godzin 7 minut na sen. Nie? Tak. Więc w takich sytuacjach dobrze jest myśleć, że jakby my tą pulę energetyczną naszą, te nasze body, batery, to mamy nie tylko na pracę, tylko jakby na w ogóle wszystkie zajęcia, jakie nas czekają w ciągu dnia. Więc ja sobie zacząłem też to troszeczkę kalkulować w ten sposób, że jeśli moja godzina pracy i przekłada się na, powiedzmy, zarobienie jakiejś tam kwoty, no to ja nie mam w ogóle problemu z tym, żeby się teraz tą kwotą podzielić jeszcze z kolejną osobą, która za mnie zrobi jakąś po prostu rzecz i ona nie musi być związana z terapią. To może być po prostu to, że ktoś mi posprząta mieszkanie, albo po prostu przywiezie mi jedzonko, albo, no albo po prostu nawet... umówi mi pacjentów, nie? Tak, czyli kwestia tego właśnie rejestracji, jakiegoś innych po prostu rzeczy, takich związanych typowo z życiem, więc nie staram się tego robić tak, wszystkiego samemu. Czy ci poprawić social media, czy może ci coś tam jakieś stronie, bo dużo osób właśnie jakby chce wszystko, jakby, a to się okazuje, że nie. Oczywiście osoba, które mają mało pacjentów, może jakby nie mówić, tak, bo dlatego, powinny... że na początku jest tak, że zawsze czymś płacisz, tak. Nie? Albo swoim czasem, albo swoimi pieniędzmi, więc w momencie, kiedy już masz bardzo dużo pacjentów, no to definitywnie powinno być tak, że jakieś pieniądze ci z tego spływają, no to powinieneś po prostu teraz wybrać dalej, czym płacisz za kolejne rzeczy. Czy komuś zapłacisz za to, że coś dla ciebie zrobi, czy jednak jeszcze resztkę swojego czasu wydasz? Czasem, czy sobą. No właśnie, czy sobą. Właśnie to, co mówisz, no albo, czy sobą, że dochodzisz też do takiej ściany, gdzie okazuje się, że jest ta trzecia waluta, nie? No tak. Że mając czas... i na przykład mając pieniądze, dalej jakby nie masz siły i zdychasz, no to też jest jakiś tam sygnał, że... Że coś... wydajesz tą trzecią walutę. Dokładnie, że coś nie ten i nagle ta energia, nie, taka ta życiowa, ta body battery nasze, no to też jest jednak ważna. Więc w sumie nie tylko czasami delegując coś komuś odzyskujesz ten czas, ale na przykład no właśnie możesz trochę tą swoją energią inaczej pozarządzać, nie? A w ogóle, to teraz powinien się zwrócić w stronę kamery i powiedzieć, bo dlaczego my o tym mówimy? Bo jest to ważne i słuchajcie, takie rzeczy my poruszamy też w Neuroklubie i to jest taka społeczność, do której fajnie należeć, bo tam jest dużo profitów z tego. Jak sobie klikniecie link pod spodem, to możecie zobaczyć, jakich profitów. I z Neuroklubem to jest tak, że od września tego roku będzie można do niego łączyć tylko i wyłącznie dwa razy w roku. Czyli jak nie dołączycie we wrześniu, to później możecie dołączyć dopiero w marcu. A tam będą między innymi takie tematy, żeby zadbać o siebie,
pod kątem fizycznym, mentalnym, prawdopodobnie biznesowym, dlatego że im wy jesteście bardziej choćby wypoczęci, dzisiaj nawet gadam o tym z jednym kolegą, to po prostu wasza terapia idzie lepiej. I to jest tak naprawdę, chcę mieć dobre efekty terapeutyczne, a w konsekwencji mieć dobre efekty terapeutyczne i pewnie brać za wizyty dużo, no bo jakby razem z jakością idzie też cena prawdopodobnie, to po prostu powinienem zadbać o siebie, o to, żeby być wypoczętym i też dawać takie zalecenia ludziom, które są zgodne z tym, co ja robię. Tak, bo ja jednocześnie wiem, gdzie jest to zdrowie, jak o nie zadbać i że jest to takie rzeczy, choćby jak regeneracja, sen, ładowanie wtedy, kiedy się trzeba, są ważne. Także do zobaczenia w Neuroklubie. Pod spodem macie link, żeby dowiedzieć się więcej. Dokładnie. I tylko dwa razy w roku możecie się do niego zapisać, pamiętajcie. Tak, warto. Dobra, wróćmy sobie dalej do naszego tematu, także okienko tutaj reklamowe było. Czy mamy pewnie mówić reklama własna? Jak takie rzeczy... To chyba w hashtagu hashtag marka własna, no dobra. Coś takiego. Okay. Wybrzmiało. Wybrzmiało, jest okej, okay, jest załatwione. Jest okej. Okay. Dobra, słuchajcie, tu jest też, mieliśmy, fajnie było poruszyć, myślę, taki temat, ty już Maciek teraz rozpoczęłaś go, dotyczący właśnie work-life balance. Czy w ogóle jest to jakoś możliwe na przykład, no nie? Bo jeżeli załóżmy, pracujesz też w miejscu X. No, jeżeli pracujesz w miejscu X, którego nienawidzisz, to myślę, że to jest bardzo łatwo załatwić. No, jak po prostu wychodzisz, dobrze, już tam nie mam je, odcinam się i teraz jest to, co lubię. Rodzina, nie wiem, aktywność, hobby i tak dalej. Ale jeżeli na przykład budujesz jakąś swoją przestrzeń, swoją markę, swój gabinet, który jakby reklamujesz swoją twarzą i tak dalej, nie wiem, być może zatrudniasz ludzi, współpracujesz z nimi, to czy to jest, czy to jest w ogóle możliwe, no nie? I czy to warto robić na przykład? I czy to jest... No właśnie, czy możliwe, to jest jedno. A drugie pytanie pewnie, czy warto? Jak tak, to czemu i jak nie, to czemu, nie? Bo no o ile właśnie mówisz w takiej względnie komfortowej sytuacji, gdzie masz pracę, którą po prostu robisz, wychodzisz z niej i bez względu, czy ty w niej wymyślisz coś nowego, innowacyjnego, czy jakkolwiek bardziej kreatywnego, to nie czy byśmy to... efekty, czy nie byśmy efektów? To dokładnie, na przykład... bo to jest na przykład jakaś praca odtwórcza, przepisywanie czegoś, albo włożenie, albo cokolwiek, co umówmy się, jakichś nadzwyczajnych zdolności kreatywnych nie wymaga. No to myślę, że jest to dużo prostsze, ale właśnie tak jak mówisz, no przede wszystkim chyba gdzieś tam ta część taka przedsiębiorcza, no jednak tym przedsiębiorcom chcesz, czy nie chcesz, no jesteś trochę cały czas. Więc tutaj myślę, ten wybór może być znacznie trudniejszy, ale nie musi też być takim wyborem, który ciągnie za sobą jakieś takie negatywne konsekwencje, bo na przykład jest masa ludzi, no są przedsiębiorcy, którzy poza tym, że robią jakiś tam biznes, to oni jeszcze tym żyją, oni się cieszą, że mogą zjeść na przykład wieczorem kolację z rodziną i pogadać o tym, jak tam nową linię biznesową wprowadzić. I pewnie albo się okaże, że część rodziny być może albo pracuje z nimi. Na przykład. I to też może być super sposób na robienie tego biznesu, nie? Mhm. Wiesz co, ja to rozumiem akurat tak trochę dwojako, nie? Że taki work-life balance i oddzielanie pracy od jakby reszty swojego życia to są trochę różne rzeczy. Mhm. Dlatego, że oddzielić takiej swojej pracy od reszty życia no trochę jest trudno w naszym przypadku. Ja nawet też nie wiem do końca, czy to ma sens, dlatego że my i tak w naszym wolnym czasie gdzieś tam no, pojawiają się jakieś myśli na ten temat, takie nawet nie związane z tym, że jutro o 9 będzie tam pani Grażyna i będziemy robić to i to, tylko po prostu takie związane nawet z tym, że lubimy się dodatkowo dokształcać, uczyć się, no nie wiem, jakiś takich naszych medycznych rzeczy, czy nawet takich związanych gdzieś tam z rozwojem osobistym. Jakby tutaj bardzo szeroka jest gama tych rzeczy, które my robimy po to, żeby być lepszymi terapeutami i też jakby lepszymi ludźmi i to się jedno z drugim bezpośrednio wiąże. W dodatku jak właśnie, tak jak mówił Błażej, nie? Jak prowadzisz jakiś taki swój biznes, strasznie cię to w ogóle cieszy i tak dalej, więc jakby tutaj może być niemożliwe oddzielenie pracy od reszty swojego życia, dlatego że po części no po prostu żyjesz, jesteś człowiekiem i ta praca jest częścią twojego życia.
ale uważam, że ten work-life balance to jest jednak zupełnie inne określenie, bo balance oznacza po prostu to, czy ty masz czas na pracę i też inne rzeczy, mhm. i czy one są w jakimś względnym balansie wobec siebie nawzajem. Mhm. Czyli to nie jest tak, że powinieneś, będąc jednocześnie przedsiębiorcą, poświęcać się pracy w 100% i że jesteś cały czas w tej pracy. Dobrze mieć jakąś taką przestrzeń do tego, że no, realizujesz się też po prostu na innych polach, jakimś takim, nie wiem, no, rodzinnym, no po prostu masz jakieś zupełnie inne przedsięwzięcia, ale takie w ogóle nie związane z byciem terapeutą. Mhm. Nie? Więc myślę, że tutaj śmiało można sobie po prostu taki balans łapać i on znowu no, będzie zależał od tego, w którym my jesteśmy miejscu i jak tak naprawdę dobrze się z tym czujemy. Nie? Bo tutaj znowu bardzo się zgadzam z tym, co Błażej powiedział, że są osoby, które tym jakby tak żyją bardzo mocno i mogą sobie jeszcze wieczorem z rodziną porozmawiać o jakichś takich terapeutycznych rzeczach. Ja na przykład tak mam, bo razem z Izą po prostu też pracujemy i sobie niektóre rzeczy razem omawiamy i dla nas dosyć często to jest w porządku i jest fajne, ale też lubimy sobie od tego odejść do jakichś zupełnie innych rzeczy. Jakby nie, wręcz możemy być troszeczkę zmęczeni czymś i sobie ustalamy, że teraz się zajmujemy zupełnie innymi rzeczami i jakby nie ma z tym problemu i to jest element po prostu nie olewania swojego życia zawodowego, tylko po prostu tego zdrowego balansu, mhm. że teraz mamy ochotę po prostu albo tylko i wyłącznie wypoczywać, albo no, realizować sobie jakiś tam inny temat po godzinach i to uważam, że to jest po prostu okej, okay, nie? Że tak, to są dwa różne pojęcia. To też ja tego do końca określenia niespecjalnie lubię pod tym kątem, że to tak wygląda jakby, że życie zaczyna się po pracy, w sensie jakby skończysz i ono się zaczyna wtedy, no nie? Tak, tak. No tak, nie, ale... bo tak nie jest. Nie, znaczy dla niektórych osób, dla niektórych wiesz, tak jak właśnie zobacz, mówił Błażej, nie? Jak pracujesz gdzieś, powiedzmy, na jakimś etacie, gdzie masz taką, powiedzmy, odtwórczą pracę, albo ona po prostu w ogóle nie jest twoją pasją. Niech ona będzie nawet kreatywna, ale to nie jest jakby twoje. Nawet nie, to no bo też nie lubisz się, tego, no nie po prostu. Możesz nawet to bardzo lubić, ale też myślę, że my jako ludzie mamy bardzo różne podejście do pracy. Są osoby, które mogą być bardzo kreatywne, bardzo ambitne i lubić pracować, ale na przykład lubią to robić do godziny 16 i koniec. Ja uważam, że to nie jest nic złego. Mhm. Po prostu nie każdy w ten sposób się będzie realizował jako przedsiębiorca i dlatego niektórzy no po prostu nie decydują się na to, żeby zostać przedsiębiorcami. Dla nich to jest fajne i wygodne pracować na jakimś etacie. Uważam, że to jest tak samo dobre jak jakieś inne podejście. No jest takie nasze po prostu wyłącznie osobiste. Tak, nie? Ale taka decyzja. Wielokrotnie się na przykład zdarza sytuacja, że jesteś sobie z jakimiś ziomkami różnymi, spędzacie miło niedzielny wieczór i zaczyna się informacja, a co tam jutro robisz? No nie, tym że mam pacjentów tam od 9, o Boże, jakby. Tak. A już musiał wstać, o tym mówisz, ale to jest spoko, ja to lubię, tak, nie? Tak, tak, sobie ustaliłem ten grafik, w sensie jakby lubię to, co robię i jest super, no nie, w sensie nawet nie mogę się doczekać nawet może, no nie? Ktoś tak może powiedzieć i dużo osób na przykład tego po prostu nie rozumie, bo jest jakby opacznie rozumiany ten life, jakby, wiecie, jakby jak jest promowane idealne życie. No idealne życie jest promowane w sposób, że idziesz na Bali, nic nie robisz. Tak, właśnie to jest też ciekawe, taka, mam wrażenie, trochę taka pułapka, taka trochę ułuda w ogóle takiego społecznego obrazu, tego tak zwanego gonionego przez wszystkich wczesna emerytura, sukcesów. To jakby skończysz i po prostu... Tak, dokładnie, to że kanapa, drinki, plaża, palma tak. I do widzenia, nie? I robisz to miesiąc i mówisz, kurna maś, jakby... No właśnie, trzeba zmienić miejsce, trzeba to dochodzisz robić. Tam i masz takie, co dalej, nie? No. Ale to, co mówisz i w ogóle ten taki podział, nie? Że work, a potem life i gdzieś tam w między tym balans, no to też chyba zależy od niszy, bo na przykład jest bardzo dużo raportów, że to takie już nowe pokolenie tam po tym 2000 roku, czy tam 2004, to w ogóle ta koncepcja taka, powiedzmy, bliżej naszemu sercu, ten taki work-life integration, gdzie tam masz i żyjesz tą pracą i kochasz ją i o 20 też dalej kminisz, co tu zrobić, to że spora część dla tych ludzi, którzy już teraz wchodzą w ten rynek taki pracowniczy, to jednak ten taki work-life balance, że o 17 zamykam laptopa, jak ktoś o 17.15 zadzwoni, to co za podły człowiek dzwoni do mnie, ja już jestem po pracy.
Trochę nie wiem, jak na to patrzeć. Pewnie każdy tak ma... Ale życie takie korporacyjne trochę, że jednak jesteś w tej pracy pewnie, tak. I to wątpię, żeby to były jakieś takie, wiesz, opcje startupowe, które spróbują rozkręcić, zmienić świat. Tak, i właśnie myślę, że... to też mi się wydaje, że to jest ta duża część tego wpływu, nie? No jednak no ciężko zmienić świat, kiedy twój poziom odpowiedzialności się kończy o 17. Tak. Myślę, że to może być mało skuteczny sposób. A my mamy to właśnie takie... sobie wyobraziłem, takiego Supermana, nie? Że po prostu o, 17, cały dzień 5. ratujesz świat i nagle masz takie... Wiesz, że jesteś Supermanem i nagle po prostu walą się budynki, atakuje jakiś w ogóle potwór z innej galaktyki, a to masz takie... Nie, no, u 17 jest. A my mamy takie jakby chęci zmiany, że tak sobie zmienić na przykład choćby to, żeby tam sobie ludzie inaczej funkcjonowali, żeby nie bolało ich i tak dalej. Więc mamy takie tendencje tutaj jakby takie uzdrawianie jakby troszeczkę. Takie poczucie misji. Takie misyjne, no nie? Że trochę to w pewnym momencie fajnie jakby nam by zeszło, jednak się okazuje, że no, jednak twoje supermoce jakby są jakieś ograniczone. Nie, no tak, nie to pewnie. To w takim kontekście to też się zgadzam. Ale widzisz, to też możesz mieć różną intensywność tych supermocy, nie? To nie jest tak, że czasem, wiesz, dla kogoś super pomocą będzie, jak ty z nim porozmawiasz przez 15 minut. I nie musisz się po prostu gimnastykować i tam walczyć ze sobą całą energią życiową. Bo, no bo tak jak właśnie mówiliśmy, nie? Jakby to bycie terapeutą, no cały czas jesteś Patrykiem Sobotką, nie? I wiesz, możesz jakby wybrać, że 17.05 to już nie, a możesz pogadać z kimś 5 minut na schodach i dla niego już to będzie super, nie? Mhm. Tak i w zgodzie ze sobą, no nie? Jakby no, dla ciebie to jest okej, okay, to spoko, jak nie, to nie. To nie dziś. Tak, tak. To, no nie, to jutro o 17.05, byłoby się jutro o 17.05 tu. Na tych schodach. Na tak, ja wiesz, że mam takie do was pytanie jeszcze, jak tutaj macie pod kątem takiego myślenia o swojej takiej baterii życiowej w dłuższej perspektywie czasu, czyli nie tak, że ja myślę w kategoriach kilku dni w przód i weekendu, na przykład tylko jakiś taki nie wiem, czy znacie już swoje możliwości i ciała na tyle, że wiecie, że fajnie byłoby nie pracować wtedy i wtedy, albo odpoczywać wtedy i wtedy, albo ileś tam w roku coś zrobić, jakoś taki na perspektywie na przykład takiej rocznej, no nie? No bo tam za rok możesz być innym człowiekiem i się okazuje, że potrzebujesz więcej odpoczynku, jesteś starszy, a może mniej, bo zadbać bardziej o siebie. Mhm. No bo tą baterię też można jakoś regulować, no tak. Zwiększać jej pojemność na przykład. No, ja już sobie tak wykoncypowałem, że dla mnie kilka razy w roku dosyć krótki odpoczynek jest okej. Okay. Czyli tak jak niektórzy lubią wyjeżdżać na wakacje po 2-3 tygodnie na raz, to ja już po tygodniu przestaję odpoczywać. Takie 8 dni urlopu jest idealnie, ale lubię jak jest częściej. Czyli wolę sobie tak cyknąć nawet 4 razy w roku, po tygodniu z małym hakiem wolnego i wtedy czuję się tak najlepiej. Dłuższe. No właśnie teraz byłem na trochę dłuższym urlopie i już ten ostatni dzień już się męczyłem. Mhm. Ale to jest tak, że rzeczywiście jak na przykład jesteś na dłuższym... Ja też niektórych rzeczy wiem, ale po prostu pytam na ludzi. Jak no, no, no. Jakby... Wiadomo. Wygląda czasem, jakbyśmy się nie znali. No nie? Tak. Tylko wypytuję cię na podcastach. Ale czy na przykład wtedy... Jakby nic, w sensie jakby literatura branżowa, rozkmina o pacjentach, social media i tak dalej, czyli rzeczywiście jest zero work, only private life, czy może nie, tak? Nie. Na szczęście też tak się dobrze złożyło. Teraz jak byliśmy na urlopie, to zarówno ja, jak i Iza wzięliśmy ze sobą trochę książek i notatek. Ona się akurat uczyła do egzaminów rocznych na osteopatii, więc ja jej ochoczo pomagałem z różnymi rzeczami. Sam się też w ogóle przy tym dużo nauczyło. Miała w ogóle bardzo zaskakująco trudne tematy. I przy okazji... Na tym czym jest tak, że jak się tego aktualnie nie uczysz, to nawet jakbyś to znał, to nie zresztą. Tak, tego, nie? Tak, dokładnie. Nie? Więc fajnie, ja sobie też trochę powtórzyłem. Jednocześnie sobie też czytałem różne badania, zabrałem sobie książkę ze sobą, bo no, lubimy trochę tak sobie pospędzać czasu aktywnie, czyli żeby faktycznie jakieś tam wycieczki zahaczyć, trochę pozwiedzać, pooglądać, ale też są fajne dni takie, że się można po prostu walnąć na leżak i leżeć. Ja, jak nawet leżę, to lubię sobie coś jednocześnie poczytać. A
albo to nie musi być literatura branżowa. Czasami po prostu zabieram ze sobą też wydanie, nie wiem, nowej fantastyki i sobie czytam opowiadankę. Lubię, jak mi coś tam po prostu do głowy mimo wszystko wchodzi. Też nie cały czas, ale jakby nie oddzielam tego. To nie jest tak, że wyjeżdżam na urlop i wszystkie rzeczy związane gdzieś tam z medycyną i pracą odstawiam. Myślę, że to nawet jest taki czas, kiedy mam, jakby wiem, że mam go dużo, nie mam jakiejś presji i mogę sobie na spokojnie przeczytać rozdział albo kilka akapitów i po prostu już nie mam dalej ochoty, złożę sobie książkę i po prostu idę spać na leżaku albo po prostu czytam 3 godziny. Nie? Bardzo różnie i dla mnie to jest okej. Okej. Okay, no to... Teraz pokazujesz, wszyscy na podcaście widzieli. Tak, dokładnie. No właśnie, to jest dobre pytanie, bo ja na przykład jestem taką osobą, że ja relatywnie słabo odpoczywam. To znaczy, jak ja mam na przykład wziąć tydzień urlopu, to dla mnie odruchowo niechęć mnie do tego gdzieś tam jest, bo ja wolę jakieś 3 dni wolne, ale jednak mimo wszystko lubię coś robić i dla mnie takie odpoczywanie jest po prostu męczące. Ale znowu z takiej perspektywy szerszej, mi na przykład dużo dała taka obserwacja siebie i taka uważność. To znaczy, ja mogę robić jakąś pracę, mogę robić pacjentów, ale wiem, w którym momencie trochę ciało daje mi znać, że już jest tego za dużo. I to jest na przykład taki subtelny moment, kiedy ja zaczynam być z tej gadatliwej osoby w tą taką bardziej cichą i mniej miłą. I jakby wtedy dla mnie to jest jakiś taki sygnał, że warto zrobić przerwę, bo też ja na przykład w takim bardzo, nie wiem jak to nazwać, takim zawodniczym wychowaniu, jak trenowałem kolarstwo, to u nas tam nie było trochę miejsca na to, że o, tak mi się nie chce, może dzisiaj mam mniej energii, no nie, no jakby wali grat i idziesz na rower. I trochę tak to wyglądało, więc na pewno myślę, że ta obserwacja była taką dużą zmianą, że kiedyś co by się nie działo, to ja mówię, nie, zrobię robotę 23:30, ale deadline do północy nie, będzie zrobione i finito. No ale potem troszkę się to odbija w drugą stronę, nie? I na przykład ja wolę zrobić 3 dni sobie większego luzu, ale mimo wszystko jestem takiego zdania, że jak pracuję, to na maksa i teraz się trochę uczę odpoczywać na maksa. To zawsze u mnie była słaba strona. No ale gdzieś tam mimo wszystko też jestem chyba po takiej stronie takiego mentalnego podejścia, że no raczej wolę być osobą, która może nawet trochę kosztem siebie, ale jednak dowozi efekty, nie? No nie wyobrażam sobie też takiej sytuacji, żebym pisał maila, no przepraszam, że nie zrobiłem, bo na przykład skończyła mi się życiowa energia, nie? No jakby nie za bardzo to do mnie przemawia. I raczej wolę nie widzieć następnego dnia na oczy, ale skończyć robotę, nie? Ja cię też, wiesz co, trochę tutaj będę, bo tak się tutaj zrobiłeś, to zdarza się tłumaczyć na przykład, no nie? Ale ja myślę, że też jest, w życiu są takie okresy na przykład, że to jest na przykład okres, załóżmy teraz, jesteś młodym terapeutą, cała masa osób, która nas ogląda właśnie są takimi młodymi terapeutami zaraz po studiach, na przykład jeszcze nie mają, powiedzmy, swojej rodziny, więc ten czas jest do zagospodarowania typu ładuje baterię poprzez aktywny odpoczynek i spędzanie czasu sam ze sobą, albo orka w pracy, no nie? W sensie jakby i to jest dobry moment, żeby też wypróbować, jakby po pierwsze, ile mogę pracować, żeby się nie zajechać i się tam zaraz zajechać, żeby zobaczyć po prostu, jak to na przykład jest. O co chodzi? O co chodzi z tym zajechaniem? Też sobie po prostu popróbować różne rzeczy na przykład. To jest moment, żeby na przykład strzelić sobie na przykład na 2 etaty, żeby zobaczyć, co bardziej wolę, żeby wybrać na przykład. Bo na przykład w tym momencie na przykład nie stać mnie na to, żeby pracować dłuższy czas na 1 etat, później sobie zrobić pauzę i na przykład na 2, no nie? Przy czym ten zajazd też nie zawsze musi być destrukcją, nie? Tak. Znaczy ten zajazd jest destrukcyjny w takiej długiej perspektywie, a jak myślę, wiesz, są takie okresy, gdzie interwał. Dokładnie, gdzie po prostu musisz dać siebie trochę więcej niż 100%. Nawet chcesz może, no nawet nie to, że może musisz, tylko po prostu to jest znaczy, okres, musisz że takie pracować, w nawiasie chcesz, nie? No bo jakby nic nie musisz w życiu, nie? No to jednak wiesz, jak masz możliwość potem odbicia sobie tego,
a na przykład gdzieś tam efekty tej pracy są warte tego poświęcenia, no to, to jednak fajnie je też podjąć, nie? Tak, a później jak już na przykład już wiesz na przykład, co chcesz robić, kiedy warto to przerwę zrobić, bo na przykład może nie jest to dobre, kiedy wracasz do domu, masz rodzinę i jesteś dentką, może to twoja żona i dzieci nie będą zadowolone z tego. Tak, właśnie ostatnio też rozmawiałem o tym z Marcinem Jońskim i on powiedział taką fajną rzecz, że my możemy sobie teraz oceniać, czy coś jest warte ciężkiej pracy, takiej z naszej perspektywy, ale właśnie w momencie, kiedy w życiu jest już tak, że dochodzisz do takiego momentu, gdzie jakby nie odpowiadasz tylko za siebie, tylko odpowiadasz też za inne osoby, bo na przykład właśnie zakładasz rodzinę, to ta ocena też się zmienia, bo ty możesz na przykład wziąć więcej pracy, ale to nie ty zapłacisz tym zmęczeniem, tylko na przykład twoje dzieci czasem z tobą. I to dla ciebie może nie być istotne, ale to dla nich może być super istotne. Znaczy, wiesz, później jak oglądasz sobie na przykład zdjęcia, to też może być ci smutno, że nie widziałeś jak dziecko. Pierwsze kroki robiło, chodziło, nie wiem, w pierwszej dniu w szkoły i tak. Nie było cię nigdzie, no nie? Tak, jest tak, ci tak. Po prostu prędzej, że później będzie ci smutno z tego powodu. No, a dokładnie. Teraz jest fajnie w pracy, ale czy to jest właśnie warte, no nie? Więc fajnie byłoby dowiedzieć się, co ja mogę, na co mogę pozwolić sobie, gdzie lubię, gdzie są moje możliwości i tak dalej, a może po prostu warto zadbać o siebie, żebym mógł po prostu więcej, że na przykład jednocześnie pracuję te 8 godzin, ale wracam i jednocześnie te 4 godziny na przykład jestem takim, no nie wiem, dobrą mamą, tatą i tak dalej, no nie, dla tych dzieci. Więc tak. Tak jak też kiedyś mi tam powiedziałeś, nie, że są takie okresy w życiu, gdzie masz ten taki czas na to próbowanie, na oranie pola, potem jest ten czas taki na obserwowanie, jak to pole jest zorane, potem patrzysz, jak te zbiory sobie rosną i potem je zbierasz, nie? Nie tak się mówię? No, coś o, takiego. Kurde, mądre to było. To było mocne, niesamowite. To były te magiczne wyjazdy. Tak. No, to właśnie... pachnie ranczem. Tak. Pachnie ranczem, dobrze. Może tak było. Tylko. Ja też, wiecie, jakby też trochę zacząłem sobie tak... rok planować mniej więcej w ten sposób, że są takie momenty, że... Co robić? Planować rok. W sensie, że wiesz, jakby są takie momenty, że na przykład w tym momencie jakby zgadzam się z tym jednocześnie, rodzina, że po prostu będę więcej pracował. A tu jest taki czas na przykład dla nas, to nie? Też się dopasowujemy na przykład do aury polskiej, ale tutaj się podpinam trochę do Maćka. Nie do wszystkiego, bo ja na przykład lubię mieć jeden urlop w roku dłuższy, ponad 2 tygodnie. A później oprócz tego takie 3 strzały tygodniowe i dla mnie jest to rewelacja. I teraz wróciliśmy do takiego, w tamtym roku nam się wrócić do takiego i w tym właśnie urlopowania i jest, myślę, że cudownie, przynajmniej z mojej perspektywy. Ale jednocześnie łapać takie krótkie, wiecie, żeby nie było tak, że ktoś się złapie na tym, że na przykład mi się kilka razy zdarzyło, no, chyba w tamtym roku też, że o, 12 dni bez przerwy, wow, dobry wynik. To już. Gdzieś, bo to pacjenci szkolenia Maciek coś, też nie? Miał taki okres chyba. Miałem. Jakoś na początku roku, że tak pamiętam, tak rozmawiam z Maćkiem. Ale Maćka, zapomniałeś na przykład tym, że na przykład tak, nałożyły ja się prostu... 2 szkolenia na siebie na przykład. No nie? Tak, to był ciężki moment. Ciężki tak, moment. Tak. Ale później za to staramy jest... się nie popełniać tych samych błędów i no i tak, i teraz już tak jest na spokojnie. Gdzieś tam ten taki rozkład normalny pomiędzy orką tak jest. A regeneracją, tak, bo fajnie, żeby był. Fajnie właśnie też słuchać tego świata, o którym mówisz, tego ciała, dlatego że jeżeli na przykład my czasami świadomie nie podejmujemy decyzji typu wtedy odpocznę, to się okaże, że ona została podjęta. Tak, nie bez twojej zgody. Nasze ciało same nam powie, że słuchaj, jakby nie pytam się, po prostu zmieniamy tory, nie? Tak, bo się po prostu pytają się tylko, czy ci więcej puścić do korplówki, tak, czy mniej. Bo się okazuje, że być może na przykład 30% naładowanej baterii to jest pewnego rodzaju strażnikiem. Że jak po prostu ten próg się tak opuszcza, to wtedy może bardzo dużo niechcianych rzeczy się pojawić. Dobra. Słuchajcie, myślę, że wybrzmiało tutaj troszeczkę rzeczy. Nie wyszedł jakoś specjalnie długi podcast, bo to widzę lekko ponad godzinkę, więc da się go tak obejrzeć tym bardziej, albo wysłuchać przed snem, bo słyszałem ostatnio bardzo fajną rzecz. Nie wiem, czy tak macie, jeżeli tak macie, dodajcie nam znać w komentarzu, bo to było wybitnie miłe, po prostu jak się dowiedziałem, że ludzie potrafią, pozdrowienia dla grupy krakowskiej NIT, potrafią puścić ten podcast przed snem, żeby się wyciszyć, zrelaksować, posłuchać i po prostu i spać po nim. Słodko.
Wspaniale, nie? I ten odcinek będzie idealny do tego, że on cię tak wyciszy, dzięki temu naładujesz baterię. Nastawi cię na to, że musisz mieć więcej balansu w życiu. Tak. Albo jeśli go masz, to po prostu go utrzymywać. Dokładnie. Aczkolwiek ta druga opcja jest dużo mniej prawdopodobna w naszym mniej, w ale branży. Ja po prostu zawsze optymistycznie o wszystkich myślę i mam nadzieję, że już każdy doszedł do takiego wniosku, że już potrzebny jest ten balans i już go wprowadził i go teraz tylko pilnuje. Tak. No wiem, to jest bardzo niepoprawnie optymistyczne, ale tak bym chciał, żeby było. I ten temat, słuchajcie, będzie prawdopodobnie dalej praktycznie kontynuowany na spotkaniach i gdzieś tam w różnych miejscach w Neuroklubie. Także do zobaczenia, widzimy się tam. Takich materiałów już jest dużo na ten temat. Jakby ktoś chciał wejść na platformę, tam jest tego bardzo dużo. Więc można sobie zobaczyć. I żegnają się z wami Patryk Sobotka, Maciej Duczyński i ja, Błażej Sawicki. I moja czapka. I moja czapka.